symbioza pomiędzy dzisiaj, można, należy powiedzieć, grupą Azoty a miastem, a wtedy zakładami azotowymi, jest tak duża i związki są tak oczywiste, że nie wspomniano o tym strategii. Wydaje mi się, że to tak jakby się podkreślało w domu, że małżonkowie pełnią swoje role. I bardzo często zapominamy, że druga nasza połowa współuczestniczy w tworzeniu rodziny. Myślę, że to jest ten element, który nas jako samorząd powiatu, czyli starostwo, oraz grupę Azoty Kędzierzyn zbliżył do siebie, czyli ta baza oświatowa. Wiadomo, żyjemy w takich warunkach demograficznych, gdzie my szkolimy uczniów, grupa Azoty potrzebuje fachowców i na tej bazie współpracujemy. Myślę, że również mogłam powiedzieć, że budujemy łącznie z zakładami azotowymi tożsamość w regionie. Właśnie w tym roku podpisaliśmy porozumienie na uruchomienie klasy siatkarskiej. Oczekujemy i my, i grupa Azoty prawdopodobnie na partnerstwo, promocję grupy Azoty. Tak, współpracujemy w tej części miękkiej bardzo dobrze, czyli w części, która dotyczy wydawania pieniędzy, to bardzo skutecznie ta współpraca nam działa. Natomiast jeszcze nie próbujemy zarabiać wspólnie pieniędzy, i myślę, że to jest to, co stoi przed nami. Możliwe, że jest obowiązkiem związanym z przyszłością. Pomimo jeszcze jednej kwestii współdziałania. Tu pan prezydent przywołał kiedyś strefy ochronne, tak zwane. Istnieje poważny problem wykorzystania też we wszystkich firmach grupy brownfieldów, które powinny być efektywniejsze od tworzonych nowych stref, bo mają pełną infrastrukturę. Tu nie dopracowaliśmy się jeszcze modelowego rozwiązania, natomiast w incydentalnych przypadkach próbowaliśmy takie przedsięwzięcia wspólnie z miastem uruchamiać. Mówimy o rzeczach, których nazwać się nie da, bo jeśli przyjmiemy Kraków i 16 lat funkcjonowania prezydenta Majchrowskiego i ani jednego spotkania przedstawicieli władz miasta ze spółkami giełdowymi notowanymi na GPW, bo wszyscy wychodzą z założenia, że w Krakowie to się wszystkim należy. Jeśli spojrzymy szerzej na przewagi i potencjał pozyskiwania inwestorów, to mamy sytuację taką. Mamy prezydenta Legnicy, gdzie jest specjalna strefa ekonomiczna, który raz w miesiącu jest w jednej dużej spółce, która na terenie strefy funkcjonuje. Podobnie jest w Tychach. I tam, w momencie, kiedy przychodzi potencjalny inwestor i mówi, szukam terenu, ale także szukam tego zaplecza, o którym pan wspominał, administracyjno takiego oprzyrządowania pomocowego. Ono jest. Jeśli samorządy uważają, że duże spółki, takie jak Azoty, to jest dojna krowa, która będzie dawała na żużel, która będzie dawała na koncerty, będzie dawała na inne rzeczy, a sama od siebie da niewiele, no to tak funkcjonuje. Do czasu. Gdzie są takie przestrzenie, które warto zagospodarować? We współpracy właśnie samorządu i biznesu? I czy rzeczywiście ta współpraca jest optymalna? Czy są jakieś bariery? Czy można coś lepiej zrobić? Spróbuję wyciągnąć z tego panelu pewne wnioski. Co zrobić? No, w tym momencie warto spróbować zrealizować przedsięwzięcia publiczne prywatnymi pieniędzmi, czyli partnerstwo publiczno-prywatne, które jak raz rozwija się w ostatnich paru latach bardzo dynamicznie. W 1997 roku tylko w 5 krajach były tego typu projekty, w 2010 już w 100 i na przykład suma projektów w Europie to jest 250 miliardów
euro to jest wielkość projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest stworzenie sytuacji, gdzie mamy, to się często mówi, taki klaster innowacyjny czy klaster technologiczny, gdzie stworzone są warunki, gdzie z jednej strony jest podaż pewnych możliwości, ludzi o odpowiednim wykształceniu, przyjaznej administracji czy odpowiedniej infrastruktury technologicznej, a z drugiej strony jest napływ kapitału, czy reprezentowanego przez firmy branżowe, czy takiego kapitału typu venture, bardziej oportunistycznego, szukającego okazji. I następuje jak pewna kulminacja tych trendów i w efekcie lawinowy rozwój projektów, lawinowa też poprawa jakości życia. Tak się dzieje, że ze względu na warunki, które stawia Unia Europejska i historyczne zmiany struktury przemysłowej w firmach, infrastruktura bywa niedostosowana do aktualnych potrzeb wytwarzania. Tak się między innymi dzieje w Tarnowie. Nasza infrastruktura energetyczna, także związana z produkcją wody pitnej, jest zbyt duża w stosunku do potrzeb obecnych. Nie będę tu komentował, czy infrastruktura na przykład wodociągów miasta jest zbyt duża. Natomiast można by stworzyć wspólnie w tych obszarach przede wszystkim rozwiązania, które dadzą konkretny efekt ekonomiczny obu stronom.